Witam. Dzisiaj chciałbym poruszyć problem wycieku oleju z miski olejowej w silniku 1.9 DCI. Przyczyn może być wiele, ale nie tego będzie dotyczył ten materiał. Przedstawię rozwiązanie problemu cieknącej miski. Uwaga, uszczelka miski jest wspólna również dla silników benzynowych, więc te wskazówki przydadzą się przy serwisie innych odmian. Zacznijmy od zakupu potrzebnych części. Uszczelkę kupujemy oryginalną lub produkt o podobnej jakości, może być Erling. Jest spore ryzyko, że pomimo nowej uszczelki problem się pojawi za jakiś czas, dlatego zastosujcie również preparat masę uszczelniającą Reins Ozil. Co więcej, na zakupy wydamy jakieś 100 zł, wszystkie potrzebne elementy znajdziecie na Allegro. Mamy zakupione części, więc możemy brać się do roboty, a trochę jej będzie. Warto sobie zarezerwować wolne popołudnie, ponieważ przy Megance dwójce, aby zdjąć miskę olejową, należy odkręcić belkę wzmocnienie chłodnicy. Powinienem o tym wcześniej napisać. Przed wydaniem jakichkolwiek pieniędzy warto zainwestować 20 zł w naftę i pędzel, tak aby dokładnie wymyć zaolejone miejsce. Musisz mieć pewność, z czego dokładnie leci olej. Temat był już poruszany u mnie na kanale. Film nazywa się, jest zatytułowany Szukanie wycieków oleju w silniku. Lista rzeczy, które przydały mi się podczas pracy. Klucze płaskie, nasadowe, 13, 10 i pewnie kilka innych. Klucz dynamometryczny, 1/4, rozpuszczalnik lub benzyna ekstrakcyjna, czyste szmatki, karton, aby nie pobrudzić posadzki w garażu, miska do oleju, pędzel, nafta, pojemniki na śruby, latarka i lampa, kanał lub najazd, WD-40, klocki do podtrzymania chłodnicy, szczypce do usuwania plastikowych spinek nadkoli, śrubokręty, nasadki Torx wraz z przedłużkami. Tutaj mała pauza. Zapomniałem wspomnieć, jeśli już stwierdziliście, że przyczyny wycieku jest uszczelka, sprawdźcie, czy dacie radę odkręcić korek. Często jest nie do ruszenia. W moim przypadku sklepy były już zamknięte, więc dospawaliśmy nakrętkę. Cały schemat zdejmowania miski olejowej wygląda w dużym skrócie tak. Częściowe zdjęcie nadkoli z przodu, demontaż ramy chłodnicy, spuszczenie oleju, odkręcenie miski olejowej. Dokręcamy w kolejności przedstawionej na tym rysunku z momentami 18 i 15 Nm. Warto się do tego zastosować, bo jeśli za mocno przykręcimy śruby, to niestety przy odkręceniu będziemy mieli kłopot z ich usunięciem. Dochodzimy do sedna sprawy. Miskę olejową oczywiście czyścimy przy pomocy nafty oraz pędzla. Pomocny okazać może się również nóż. Ja polecam przed założeniem zaaplikować cienką warstwę silikonu. Nie ma co tutaj oszczędzać, warto wybrać produkty z wyższej półki. Oczywiście przed nałożeniem odtłuszczamy powierzchnię. Po nałożeniu uszczelki nakładamy kolejną cienką warstwę i przykręcamy. Na właściwe związanie masy mamy 24 godziny, później zalewamy olejem i problem wycieków nie powinien w najbliższym czasie wystąpić w aucie, gdzie przeprowadziliśmy taką naprawę. Dziękuję Wam za uwagę, pozdrawiam, cześć.